Eluwina, jestem Promie, a w dzisiejszym odcinku lecimy na Olimp. Dokładnie tak. Po raz pierwszy polec na Olimp. Nie wiem w ogóle co tam i jak, więc no. W poprzednim odcinku się fajnie w zaświatach bawiliśmy, no bardzo fajnie. Więc dziś Olimp, tak zapowiadałem. Zobaczymy co tam dostaniemy. I jak to będzie wyglądać. Może w końcu coś nowego odblokujemy, nie wiem, zobaczymy. Dobra, z różnych rodzajów broni, odzysk pana albo lub klepu, nie wiem co to jest, chyba wolę tego, to łatwiejsze będzie. Dobra, lecimy pierw na wojownicze włości, albo na Olimp od razu. Ale mocne. Dobra, tam byliśmy w poprzednich odcinkach, teraz czas na Olimp, na którym nie byliśmy ani razu. To jest bardzo niefajne i trzeba to właśnie nadrobić. Tu może polećmy. No. Wielki lodowiec, który się dalej roztapia. Mam nadzieję, że on nam zapowie właśnie świat połączony z Disneyem. Czajcie, jakby był Mjolnir w grze? O kurde. Może w kolejnym rozdziale? Może, kto wie? Oczko. Koloseum. Chyba to było Koloseum, przepraszam, jeśli mówię z dury. Skrzynie są mega ładne. Piorun mamy, dobra, i świetna broń. Tak, chcesz się bawić? Tak. To spadaj mi stąd. Kurna, by mnie prawie zabił. Z czego on strzelał, że taki mocny? A to. Nie, no przestań, mordo! Nie mam pojęcia, co za dźwięki oddaje, więc nie pytajcie. Chyba okrzyki radości. Że żyje. O! Ciebie jeszcze nie korzystałem. Okej, to będzie taka pompa chyba. Tu po lewo można skoczyć? Nie, tam już byli chyba, no. Leczymy się na maksa. Dobra, świetnie. Ammo weźmy. Co to już Olimp jest poza strefą? Ale gunwo, to tam już nie polecimy. Tu musimy na Olimp. W sensie na Olimp, no. No ja to wszystko mówię o Olimp, sorry. No tam w sumie też za świat. Cześć. Tu chyba Herakles, Hermides, Herkules, nie pamiętam. Wszystkie mitologie mi się mylą. Greckie, nordyckie, politańskie, chyba nawet takich nie ma. Myli mi się wszystko. Lećmy tu sobie na górę. Sprawdźmy jak to strzela. Okej, to strzela świetnie. Aha, okej, to strzela fajnie. Taki nerw. No, tyle co mam do powiedzenia. Okej, tu jest to o. Nie wygląda jakby tu ktoś był. Powiem tyle. Jakaś kula. Okej, może to ta kula, co ma symbolizować tego typa, co się wtaczał cały czas tą kulę, to był chyba Syzyf. Potem od tego były syzyfowe prace, tak mi się wydaje. Siema Hermidus. Tak, to on z tą kulą. Dużo tu się dzieje. My sobie weźmy tylko ammo i polećmy na górę. Nie wiem czemu mówię ciszej, po prostu jakoś tak mam vibe, że mnie mogą usłyszeć. Z pewnością mi tak usłyszą. Jeszcze nikt tego nie wziął. Tu będzie walka chyba z Zeusem, co nie? Oj, nie wiem czy jestem na to gotowy. Zapewne nie. Ale okej. Oczyściłbym pierw tereny. Ze szkodników.
Weźmy go piorunkiem, weźmy. Promil, czego ty jeszcze chcesz? A chłop myślał, że ze mną wygra. Beka. On też miał chyba piorun, coś się tam świeci na ten kolor. A ta woda coś mi daje? Nie. Nic mi nie daje. Też miał piorun XD. Ale zmarnował szan. Uuuu, to da się tak nosić. To co? Nie, ciebie to już mam. Dobra, chyba z takim stafem pójdźmy na Zeusa. Się może pośpieszmy, zanim przyjdzie tu po pierwsze więcej osób, po drugie burza. Więc no. Szkoda, że tu jest zwykła woda. Powinna tu płynąć jakaś, nie wiem, święta woda. Holy Water. Nie, Holy Water to chyba była właśnie przeklęta woda. Nie pamiętam już. Dawno w Isaaca nie grałem. Dlaczego w Isaaca? No bo tam właśnie to było. Czy jak to zniszczy to? Nie, nic mi z tego nie wypadło. No za dużo Isaaca, no. Amunicja. Przede wszystkim. Nie wiem jak tu mocni będą wrogowie. Dawaj mi to, jaki pistolecik, mordo. Musimy się przygotować na Zeusa. No Zeus będzie chyba potężniejszy niż Hades, tak mi się wydaje, bo Zeus to chyba był bóg bogów. Zawsze lubiłem mitologię. Ale no. Trochę moja pamięć ubywa. Czyli Zeusie. To już mam z Zeusem walczyć? To S chyba. Nie! Sorry. Ej, czy on też ma to? A to jest mocne. Zaraz cię zabiję, mordo. Tak, chcesz się bawić, tak? Dobrze, że on tylko jeden może używać. Jednego pierwsza. Nie o co? Aha. Że taki Zeus. Zeusa muszę napieralać. A nie, to w ich jednak muszę. Dobra. Myślałem, że w ich i w Zeusa. Siemano mordy. Zeusie? 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 To mi w ogóle nie trafia. Oj, oj. Zeusku. Zeusku, Jezusku. Już po tobie, mordo. Z szczepy sprintu, żeby biegasz i wyżej skaczesz, ujawniam swoją pozycję na mapie. Dobra. Mnie to tam pasi. Uuu. Zróbmy to tak. Okej. Okay. To jest mi pod... No w sumie... Może się tam przydać. Chociaż... Ej, to strefa, strefa, strefa. Faktycznie jesteśmy szybsi. No, robimy za Zeusa. Tak, to jest Syzyf. Chyba. To jest kot. Syzyf został kotem. Ciekawe, czy w sklepie będzie na przykład Syzyf jako kot. No zapewne tak, fajnie by było. A, siema, elo, pokonałem Olimp. W sensie zdobyłem. pokonałem Zeusa. Okej, fajny odcinek będzie, udało mi się w końcu coś. Chodźmy tu. Nie zaprzepaśćmy tego gameplayu, zostało 28 osób. Co tam pijesz? Nie ma ucieczki przede mną, mordo. Nie, te pioruny są za OP. Elo, mordo. Czemu to stanęło?
A, bo jest krzywa bariera i to się wyrównać musi. Dobra, uleczmy się. Pewnie stwierdziła, że mnie widziała, na, że jestem naznaczony, więc chciała zawalczyć, ale coś się nie pykło definitywnie. Ale szybki jestem i wysoko... Ej, dobra, Zeus jest OP. Co to jest? A to jest to. Myślałem, że tu jest jakaś dziura. Piekło Hadesu. Okej. Okay. Czy zrobimy wina Zeusem? Oby się tak udało. Zauważyłem, że właśnie więcej osób leci na zaświaty niż na Olimp. Takie mam spostrzeżenie. Też na Olimpie jest... To było? Też na Olimpie jest szybsze ten... szybciej jest ta. Jak to się nazywa? Skrzydła? No co ty dajesz? Oddawaj mi koronę. Myślałeś, że mnie pokonasz? Chciałabyś. Mamy skrzydła, widzowie. Mamy skrzydła! Nie mam pojęcia, jak działają skrzydła. No, to chwila. Siema, mordo. A wiesz? A wynajmę cię. Dobra, jak działają skrzydła? Mogę dashować. Okej, okay. Mogę latać, tak mi się wydaje. Tak, mogę latać. No, skrzydła są zajebiste w takim przypadku. Skrzydeł ani razu jeszcze nie miałem. Jestem wolczurem. Dobra, siema. Jest taki youtuber, Kot Migao. I on mi właśnie go przypomina. Wsiadaj, mordo. Tu sobie skoczymy. Z 16 graczy powinniśmy dać radę. Chociaż zając nas, to pewnie i tak się wysypiemy. O, dawaj mi to. Ciekawe, czy ktoś używa naszej taktyki i tu siedzi. O ile to była ta budka, chociaż tu też można. Zaraz sobie sprawdzimy. Oj, gdzie zagrożenie czyha? Kto tu do nas? Oj, dawaj mi to. Teraz strzeliłem przypadkiem. Możliwe. No, tu nikogo nie ma. Nikt nie jest tak genialny jak my. Dobra. Albo to mój kot strzelił? Nie wiem. Wsiadaj. No i go. Gdzieś tam strzały. O, co tu się stanęło z mapą? Muszą co optymalizować silniki chyba. Jeszcze. Tu widziałem typa, który poskoczył. Możliwe. Chwila. Poczekaj tu, kocie, tylko sobie to wezmę. Dalej. Okej. Okay. Czyli gdzieś tu istnieje przeciwnik, którego chcemy zniwelować. Gdzieś z prawej strony. Gdzieś tam w Kwiteri przed wielu laty. Żył se dinozaur, co kochał kwiaty. Tak, wiem, że to tak nie było. Żartuję sobie oczywiście. Tu jesteś! Co?! Okej. Okej. Mocne. Powiem tyle. Zwłaszcza, że to są solówki. Musimy będziemy grać wszyscy. Bo Boże, jeden by mógł mieć skrzydła, drugi by mógł mieć ten. Chodźmy na wyspę. Drugi by mógł mieć pioruny. Trzeci by mógł mieć coś tam jeszcze. Nie wiem, co jest jeszcze. Chyba jest ta broń Hadesa. I tyle chyba, nie? Wow. A sprawdźmy, co, jak to zostało odnowione. Jestem bardzo ciekaw.
Hello, mordy. Widzowie, ze mną jest mój YouTuber. Okej, są to odświeżone, ale jakoś takich zmian pozytywnych to tu nie widać. W ogóle jakichś zmian. Dawaj mi to, ujawnij mi kolejnego gracza. Jest na wyspie, z pewnością. Oj, ja nie chciał. Fia, bo tu możemy dostać tego. Nie dostaliśmy. Liczyłem na nowy piorun Zeusa. Oj, nie. Chodź, kocie. O, przez ścianę wsiadł. To się będzie patyczkował. Cześć! Chcesz się ze mną pobawić? Złymi skrzydłami zniwelować tego gracza? Kartka HP mu została. Co uciekasz, mordo? Uciekł, banan. Ale nie przed nami, bo my go znajdziemy wszędzie. Lecimy po niego. Nie uciekaj, no mordo. No mordo, no. Chodź mi content zrobić. O, tu jest jakiś gracz. Co ty tak nawalasz? Spokojnie. Spokojna głowa. Mordo moja kochana. Oj, coś tu, strzelanie. Popracuj może nad celownikiem. Będzie lepiej wtedy. Dobra. Słyszymy wykończyć to gra, to typa. Sam sobie. Gdzie jesteś, koleżko? Koleżko. Gdzie jesteś? Skrzydełka. O, jak brzydko. Zrzucił skrzydła. Hop, zrzucił starą skórę. Hop, zrzucił starą. Nie, tak nie wolno. Oj, finał przy mnie. To mam pomysł. Chyba mój kot. Idźmy gdzieś na koniec, się skryjmy. I poczekamy, aż zostaną... No właśnie. Jak jeszcze zostanie na przykład jedna osoba, to wtedy się ujawnimy i zrobimy surprise, motherfucking. To ja. Co się będziemy pierdzielić tu i czekać? Czekajmy. Tylko stamtąd. Tu jest. Brak mi słów na to, jak mogę określić, jak mocne są te bronie. Tak. Tyle, co mogę powiedzieć. Coś, pociąg gdzieś słyszałem? Tak, jedzie tu. My się tu udamy. Będziemy sobie czekać na naszą ofiarę. Kot biegnie do nas. Uhuhu. Czas na decydujące starcie. Które zadecyduje, czy wygra Promil, czy jakiś noob. O kurde. Zaraz to sobie oczywiście sprawdzimy. Chcecie to zrobić, chcecie zobaczyć, kto wygrał, to starcie, musicie zostawić łapkę w górę na subskrypcję na moim kanale, oczywiście z dzwoneczkiem. Dobra, czekamy. Czekam na ciebie.
Zabiję cię tu. A... ja. Muszę się trochę chować, bo jeśli będzie miał podobne bronie do mnie, to mnie może zestrzelić na hita. Tego bym nie chciał. Czy tu mnie ktoś skoczył? Nie. Gdzie jest mój kot? Tam jesteś. Lecę po ciebie. No nie! Mogłem się strzelać, ale w sumie i tak bym chyba nie wygrał. Dobra, jest dobrze, jest drugie miejsce. No cóż, no. Szkoda, ale było naprawdę świetnie. Mega odcinek wyjdzie. Go! 8 likwidacji. Pięknie. Dobry bi. Ja się bawiłem świetnie, naprawdę podoba mi się. Chyba wolę Olimp niż Zaświaty. Powiem tyle. To już jest bardziej OP. Dobra, dostaliśmy to. Dostaliśmy to. Dostaliśmy plecaczek fajny. No i 5 gwiazdek. No sobie w karnecie odblokujemy jakieś tam rzeczy. Cyk. Pytanie. To czy emotka? To. Kilofy ładniejsze. No i 4 nam zostało, no to... zostawmy sobie. Cyk, cyk. Kilofy. Też mają wzórę, wzory. Dobra. Okej, okay. I jeszcze mamy plecak. Ten plecaczek. Ładny. No lama, no to już była tam. Tu mamy kość. No. No to tyle. Za ten odcinek wam dziękuję. Tyle, no. No to tyle. Dziękuję. Eluwina.